Ewa Zoll, była żona Bartosza Żukowskiego, znanego też jako Walduś Skiepskich, nazywa się już. Ewa Joriadis. Tak, została żoną Kostka Joriadisa, byłego partnera Kasi Kowalskiej i ojca jej córki, Oli. Ogarniacie to jeszcze znak zapytania. Bartosz Żukowski, znany też jako Walduś ze świata Według Kiepskich, dość długo cieszył się względnym spokojem i brakiem zainteresowania ze strony mediów. Okazało się, że to tylko cisza przed burzą. 7 lat temu Walduś i Ewa Zoll podjęli decyzję o rozstaniu, które skończyło się głośnym rozwodem z obrzucaniem błotem przed dziennikarzami. Rozwodowe przepychanki trwały blisko 6 lat, a rozstania nie ułatwiał fakt, że para doczekała się córki Poli. Wygląda jednak na to, że Walduś Kiepski wrócił oficjalnie na rynek singli, bo Ewa Zoll wyszła za mąż. I to nie za byle kogo. Jak wynika z mediów społecznościowych, Ewa Zoll nazywa się teraz Ewa Joriadis i nie jest to zbieg okoliczności. Była żona Bartosza Żukowskiego została żoną Kostka Joriadisa, byłego partnera Kasi Kowalskiej i ojca jej córki Oli. Wydało się, bo przyjaciel muzyka pokazał na Facebooku zdjęcia pary młodej siedzącej za stołem. Poznali się u mnie w domu, 7 lat temu, na pięknej, no i jest pięknie, napisał Daniel Dyzma-Kozakiewicz. Zdjęcie opublikowano niecały miesiąc temu, a Ewa Zoll zdążyła już zmienić nazwisko na Facebooku i Instagramie. Biorąc pod uwagę publiczne rozstanie z Waldusiem, cichy ślub z Joriadisem jest sporym zaskoczeniem. Niestety, muzyk nie może pochwalić się nieskazitelnym CV, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. W 2018 roku udzielił głośnego wywiadu, w którym oskarżył Kowalską o utrudnianie kontaktu z córką i wrócił pamięcią do lat 90. Kiedy to prasa sugerowała, że w ich związku obecna była przemoc domowa. Po naszym rozstaniu ukazał się jednak artykuł, z którego pamiętam jedno zdanie, znajomi Kasi zauważyli ślady na jej twarzy. Niby nic nie powiedziano wprost, a jedynie zasugerowano, ale dla czytającego wymowa była raczej jednoznaczna. Nie będę tego komentował, ale Katarzyna najlepiej wie, jak było, opowiadał wtedy. Dodajmy tylko, że Ola Kowalska nie chce utrzymywać kontaktu z ojcem. Przy każdej okazji podkreśla, że wychowała ją Kasia Kowalska, a nie Kostek Joriadis, córka Kowalskiej o ojcu, nigdy nie pojawił się w moim życiu. Nazywam się Kowalska, nie Joriadis.